prezentacja kandydata startującego w wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Kasia Daszkowska, rozpoczynamy prezentację kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015. Dziś w studiu jest ze mną Dominik Kalinowski, witaj. Witam serdecznie. Dominik, na początek poproszę o krótkie przedstawienie swojej osoby. Skąd pochodzisz, ile masz lat, czym się zajmujesz? Jak już było wspomniane, nazywam się Dominik Kalinowski, pochodzę z Szubina, mam 28 lat i na co dzień robię z siebie głupka, jestem kabareciarzem. Czy to jest twoją pracą zawodową? Teraz akurat tak. Staram się całość swojego czasu poświęcić właśnie na rozwijanie tej pasji. Masz rodzinę? Możesz nam powiedzieć kilka słów o swojej rodzinie? Znaczy się, mam rodzinę jak każdy, a taką swoją mam małą, no to tak niedługo będę miał. No. Jestem kawalerem, ale już nie do wzięcia. Mam narzeczoną, mam kochaną córeczkę, także jeszcze trochę może będzie to wszystko formalniej. Mhm. Jakie wartości w życiu są dla ciebie najważniejsze? Najważniejsze dla mnie jest właśnie rodzina, tradycja, poszanowanie drugiego człowieka. Bo bez szacunku drugiego człowieka to nie ma wszystko sensu. Ten świat jest brudny i zły. Mhm. Od kiedy uczestniczysz w życiu politycznym kraju, regionu? Regionu tak gdzieś od dwóch kadencji, tak sobie spróbowałem też żartobliwie wystartować sobie do powiatu. Zrobiłem kampanię w stylu filmowym z Matrixem, 300 Spartan i tak dalej, właśnie po to, aby zachęcić młodzież, aby młodzież ruszyła się od komputerów, przestała narzekać, tylko wybrała się w końcu na te wybory. Bo jakby nie patrzeć, to młodzież jest tą właśnie siłą, która jest przyszłością naszego kraju. A co poza polityką należy do twoich zainteresowań? No przede wszystkim kabaret. Przede wszystkim kabarety, trochę sportu, oczywiście nie piłka nożna, bo tego w domu było bardzo dużo. I brat, i tata, i ostatnio nawet mama, jak była reprezentacja Polski grała, to też głośno krzyczała i tak dalej. Lubię oglądać sport, słuchać muzykę. Kiedyś to częściej jakieś imprezowanie, teraz oczywiście się ustatkowałem. Rodzina, trzeba uspokoić życie trochę, wiadomo. Skąd pasja? To zaczęło się chyba w liceum. W liceum należałem do szkolnego teatru Meandry. Tam zaczęliśmy właśnie działać z programem kabaretowym i tam się chyba zaraziłem. Były tam jakieś wcześniej epizody w gimnazjum, ale jednak Meandry, muszę przyznać, że zaraziły we mnie właśnie taki chęć bycia kabareciarzem, nie? Mhm. Jakieś wzorce? Bardzo podoba mi się kabaret Monty Pythona. Świetny teraz stand-up na przykład Abelard Giza, Mariusz Kałamaga. Wiadomo, świetnych kabareciarzy jest naprawdę dużo, ale my staramy się jakoś tak robić coś innego swojego, bo papugowane kabarety to nie mają wzięcia jednak. No dobrze, to teraz poprosiłabym o krótkie przedstawienie twojego programu wyborczego. Dominik Kalinowski, niezależny kandydat, startuje z listy Korwin. Ja jestem takiego zdania, że to właśnie my, kabarety, możemy śmiać się z polityków, a nie politycy z obywateli. Musimy przestać finansować ten kabaret z wiejskiej, bo nie może być tak, że nasze pieniądze są marnowane, różnego rodzaju nowelizacje ustaw, czy chociażby teraz najnowszy projekt, co był zakazanie drożdżówek w szkole, tak? Jest to bardzo śmieszne, bo 16-latka kupi pigułkę dzień po, a nie kupi sobie w szkole drożdżówki. Także to jest absurd polski, tak? Przede wszystkim też będę starał się bronić tradycji i historii polskiej, bo nie możemy dopuszczać do tego, aby Unia Europejska narzucała nam swoje różne dyrektywy. Nie po to nasi przodkowie walczyli o wolną i suwerenną Polskę, żeby teraz tą suwerenność tracić przez Unię Europejską. No i kolejna sprawa, więziennictwo. Na pewno stworzyłbym przy zakładach karnych zakłady pracy, żeby więźniowie zarabiali na siebie, bo oni tam poszli za karę, a nie na wczasy, które my im sponsorujemy. Oni mają narzekać, że Xbox jest za słaby, że pizza była zimna, kotlet słony. Oni mają zarobić na swoje utrzymanie, bo oni, pamiętajmy, są tam za karę.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym studio. Dziś moim i Państwa gościem był Dominik Kalinowski. Przy okazji zachęcam też wszystkich kandydatów do prezentacji swojej sylwetki na antenie Radia Żnin FM. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszą redakcją. Wysłuchali Państwo prezentacji kandydatów startujących w wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.